Po prawie 3 miesiącach przystoju działalność wznawiają pszczyńskie siłownie i kluby fitness. Zajrzeliśmy do kilku z nich i zapytaliśmy, jak funkcjonują po restarcie. Na początek powiedz mi proszę, jak wykorzystaliście ten okres zamknięcia Slimmy Jimmy? Wpadliście na jakieś super pomysły, żeby coś ulepszyć, udoskonalić, zmienić? Tak, opracowaliśmy nowy schemat działania. Przede wszystkim zwiększyliśmy przerwy pomiędzy treningami, żeby był czas na wywietrzenie sali, na dezynfekcję, żeby podopieczni nie musieli się mijać tak na styk. To 2,5 miesiąca, prawie 3, to był czas idealny, żeby każdą salę zmienić. Czyli były gruntowne remonty? Tak, gruntowny remont wszystkich sal, szatni, przejścia, recepcji. To pod kątem estetycznym, pod kątem też sanitarnym. Mieliśmy tu parę uwag sanepidu, jak można to miejsce zmienić, żeby było niebezpieczne i żeby potem można było dbać o jego czystość prawidłowo. Mamy drugą salę, właśnie na której stoimy, gdzie będą zajęcia grupowe. Zaczynamy dzisiaj od trampolin. Trampoliny to jest właśnie fajne miejsce, gdzie ta osoba stoi w tym miejscu i nie musi się przemieszczać, więc możemy zachować te odstępy, które mają być. Mamy dobrą wiadomość dla pań. Szatnia damska została w pełni tak dostosowana, że przejście jest bezpośrednio na salę fitness, nie trzeba przechodzić przez recepcję. To fajna niespodzianka, oprócz oczywiście remontu, który ona przeszła. I sala fitness. Sala fitness jest zupełnie nowa, ma zupełnie nową nawierzchnię, ma klatkę do ćwiczeń, cała jest odświeżona. Mamy nową bramę zupełnie, myślę, że klienci będą zachwyceni. Mamy też powymieniane maszyny na określone partie mięśniowe. Jeżeli chodzi o trójboistów, mamy taką dobrą wiadomość. Mamy nie tylko nową ławkę, podesty, mamy też nowe gryfy. Ja się śmieję, że koronawirus postawił mnie przed faktem dokonanym. Niestety kobieto, jak nie jesteś online'owa, nie tolerujesz treningów online, to będziesz ja akurat robiła, więc no bardzo dużo treningów online robiliśmy, tak. Ja nie jestem online'owa w ogóle, nie udzielam się internetowo, kompletnie nic. Zmusiło mnie to niestety do pracy online. Dużo zainwestowaliśmy my, trenerzy, fizjoterapeuci, w siebie ten czas. Słuchaliśmy dużo webinarów, trenowaliśmy o wiele więcej niż wcześniej. Jak się spotkaliśmy potem po tej pandemii, zrobiliśmy razem 5 tabat, to mówimy wow, ale petarda, ale wszyscy widzieli u siebie poprawę tej formy, mówimy. Także na pewno na plus to wyszło. Stęsknili się stali bywalcy za wami? Znaczy oni pisali do nas na Facebooku cały czas, kiedy w końcu otwieramy i dlaczego jeszcze nie otwieramy. I mamy nadzieję, że jak już teraz otwarliśmy, to będą wracać. Na pewno nie będzie szału, myślę, że te 2 tygodnie teraz tak będą się wszyscy przekonywać do tego miejsca. Byliśmy cały czas w kontakcie z naszymi podopiecznymi, cały czas na łączach, zawsze wiadomości czy telefon, zawsze byliśmy do dyspozycji, pomagaliśmy, było dużo osób, które chciały kontynuować treningi, czy online, czy u siebie w domu, gdzieś tam chciały jakieś wskazówki, także zawsze były one dawane. My jako klub mamy wszystkie środki dezynfekujące, jesteśmy przygotowani do różnych ewentualności. Nasza ekipa techniczna odkaża co 15 minut klamki, chodzi, czyści szafki, prysznice, więc tutaj z tym no, dla nas nie ma problemu i nie ma ograniczeń, także działamy. Czyli można czuć się u Was bezpiecznie? Oczywiście, że tak. No i jeszcze taka dobra wiadomość dla naszych klientów, którzy zakupili karnet i wprowadzona została izolacja. Wszystkie karnety, które były zakupione przed izolacją i były wtedy ważne, są odnowione od właśnie dzisiaj, czyli żaden dzień nie przepada, także zapraszamy, żeby te karnety po prostu nie przepadły, bo one są wznowione od 8 czerwca.